Rok 2011 jest rokiem wielkich przemian. Tutaj widzimy, jesteśmy w Tłuszczu, miejscowości w powiecie wołomińskim. Jest z nami osoba znana już z telewizji narodowej i nie tylko, która ma swój dorobek medialny, kandydat na posła. Z jakiego ugrupowania? Prawica Rzeczypospolitej i Unia Realnej Polityki. Pan Radosław Siedlecki jest filarem prawicy polskiej. Proszę powiedzieć, to pan jest inżynierem sukcesu Marka Jurka. To dzięki panu Marek Jurek się zarejestrował rok temu w wyborach prezydenckich. Tak było? Dokładnie. Proszę coś o tym opowiedzieć. Wzięli mnie do kampanii wyborczej, żebym przysporzył trochę głosów Markowi Jurkowi w Warszawie Centrum i uzbierałem ponad 2000 podpisów w ciągu 6 dni. 2000 podpisów w ciągu 6 dni. No ja przypomnę, że to był ten moment, kiedy Ludwik Wasiak jednak nie dopiął tego. Także tutaj gratulacje wszystkiego najlepszego na drodze do zdobycia mandatu posła. Proszę powiedzieć coś o swojej kampanii dzisiaj. Tak, ja mam takie postulaty. Przede wszystkim przebudowa stacji Tłuszcz w Tłuszczu, ponieważ należy się porządna przebudowa kładki. Pan burmistrz poprzedniej kadencji obiecywał, że powstanie podziemne przejście i czekamy właśnie na to. I jak wejdę do Sejmu, to trochę sfinansuję, żeby te wreszcie podziemne przejście było. Przede wszystkim tak, ubogim ludziom trochę pieniędzy więcej dam. Przede wszystkim będę też dbał o to. Ale kto pan weźmie? Przecież pana pensja posła nie będzie na to wystarczała. Tak, ale przecież też jest takie coś jak dotacja z Unii Europejskiej na szlachetne cele, prawda? Widzimy tutaj elektorat, który macha do pana posła i tak właśnie przyszłego posła. I tak właśnie kampania w Tłuszczu się odbywa. Jest słoneczne popołudnie, wieczór właściwie w tej malowniczej miejscowości. I jeszcze przejdziemy do atrakcyjnego miejsca, czyli kolejka, która zapewniła wielu tłuszczanom dostęp do stolicy i drogę awansu społecznego. Dokładnie, popieram to. Właśnie jeszcze ponadto chciałem powiedzieć, że jak wejdę do Sejmu, to będę próbował zlikwidować machlojki, przekręty w urzędzie. To znaczy, no nie do końca w urzędzie miejskim u nas w Tłuszczu, ale w opiece społecznej, ponieważ doszły do mnie pogłoski, że opieka społeczna zamiast dbać naprawdę o prawdziwych ludzi, którzy potrzebują pomocy, to zajeżdżają samochodami tacy bogacze i biorą sobie pieniądze. No, ale to nie jest wina opieki społecznej, to jest wina tych bogaczy, bo wyłudzenie jest kwestią działania no, takich ludzi. Tak, i dlatego czy poseł Radosław Siedlecki, aby po osiągnięciu sukcesu nie spuści uszu po sobie, nie zamilknie, nie będzie się bał mafii i jego działania po prostu nie zostaną w sposób żenujący przerwane. Obiecuje nam pan to? Tak, oczywiście obiecuję. Jestem przeciwny jakiejkolwiek przemocy. Ja nawet ostatnio byłem świadkiem strzelaniny na warszawskiej Pradze i wypowiedziałem się w mediach, krytykując to całe zdarzenie, ponieważ jestem przeciwny jakiejkolwiek przemocy i jestem przeciwny temu draństwu. I będę działał na rzeczy, żeby lepiej działo się Polakom i w ogóle mieszkańcom naszego powiatu wołomińskiego, przede wszystkim mieszkańcom Tłuszcza. A mieszkańcy Jasienicy? No i mieszkańcy Jasienicy też. Przede wszystkim też i mieszkańcy Górek, co się sprzeciwiali właśnie przyłączenia właśnie do Tłuszcza, bo nie chcą się odłączyć od Jasienicy, bo boją się zmieniania dowodów osobistych i wszystkiego. Powiem wam tak, ludzie, nie bójcie się zmian, prawdziwych zmian. Nadchodzi czas zmiany. Ja to wam obiecuję. Bezpłatne wymiany dowodów wszystkiego, jak wejdę do Sejmu.
Radosław podchodzi tutaj do elektoratu. Dzień dobry panu. Eugeniusz Sendecki, Telewizja Narodowa. Proszę powiedzieć, czy będzie pan głosował na pana Radka? To się zastanowi. Dziękuję. Poseł na Sejm z Tłuszcza. Czy to jest marzenie, czy to się może ziścić? Jak będą ludzie głosować na Radzie Siedleckiego, to myślę, że to się ziści. Aczkolwiek dają sobie na 100% szans, dają sobie tak gdzieś 20% szans, że przejdą. 20% szans, że społeczność Tłuszcza zagłosuje na Radosława Siedleckiego, osobę znaną właśnie. Jaki jest swój dorobek? Z czego jesteś znany w Tłuszczu? Ja przede wszystkim jestem znany z występów w telewizji i występów w produkcjach kinowych. Ostatnio u pana Władka Pasikowskiego zagrałem tak zwanego skurwysyńskiego chłopa i to było coś takiego... Ale jak to, brałeś udział w produkcji filmowej o Jedwabnem? Nie, to będzie nazywał się film Pokłosie. Aha, i o czym to jest film? To jest jak Żydzi nam po prostu bruzdą chłopom. Nam chłopom bruzdą, tak. A my się nie dajemy. No nie, w ostateczności gościu się powiesił, albo myśmy go powiesili i taka scena była, że na szopie był powieszony, a ja miałem zarąbistą scenę mówioną, że bardzo dobrze skończył jak Judasz, jego braciszek jeszcze powinien tak skończyć. No ale czy to nie jest nadużycie? Czy to nie jest tak, że dzięki manipulacji Pasikowskiego stajesz się fałszywą twarzą ludu polskiego? Nie wiem, zobaczymy jak odbiorą to widzowie w kinie za rok. To dopiero za rok po wyborach ta produkcja ruszy. Jesteśmy przy kolejce, przy lokomotywie, która ciągnęła kolejkę do Warszawy. Dzięki tej lokomotywie wielu tłuszczan odniosło sukces życiowy, dzięki temu, że mogli robić karierę w wielkim mieście. Jaka będzie dalej kariera posła Radosława Siedleckiego? Jak wejdę do Sejmu, to będę dbał o mieszkańców Tłuszcza, nie tylko Tłuszcza, o mieszkańców Jasienicy i o tych innych miejscowości. A Wołomina? No i Wołomina też, przede wszystkim Wołomina też. Dlaczego przede wszystkim? Bo tam działa pan Kazimierz Andrzej Zych, właśnie znakomity człowiek, dzięki któremu też zawdzięczam trochę po prostu tym, kim jestem. Dla Telewizji Narodowej wypowiadał się Radosław Siedlecki, kandydat do Sejmu z listy. Prawica Rzeczypospolitej, Marek Jurak. Widzimy obywatela miasta Tłuszcz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Eugeniusz Sendecki, Telewizja Narodowa. Kręcimy właśnie materiał, który będzie materiałem informacyjnym o skromnym człowieku z małej miejscowości zza Wołomina, który kandyduje do Sejmu. Jak to jest, że dzisiaj pan Siedlecki zaszedł tak daleko? Tego to ja nie wiem. To chyba pan Siedlecki może powiedzieć. Ja tego nie wiem. Widzimy, różni ludzie dzisiaj kandydują. Jaką szansę ma według pana ta kandydatura? Myślę, że niezłą. Będzie pan głosował na Radosława? Będę głosował. No to będzie ciekawie. Zapowiada się ciekawa walka wyborcza. Wiemy, że komitet wyborczy prawica pana Marka Jurka nie zarejestrował się chyba we wszystkich okręgach, ale w tym okręgu się zarejestrował. No i mamy ciekawe starcie z innymi ugrupowaniami prawicowymi, z kandydatami narodowymi, lewicowymi również, którzy się tutaj prezentują. A proszę powiedzieć, na kogo będą głosowali pana znajomi? No tego to już nie mogę powiedzieć, no bo znajomi to głosują na tych, co są, no to nie wiem. Radosław Siedlecki obiecuje podwyżki, obiecuje różne dobre rzeczy. Czy zdradzi tak jak wszyscy? Ja myślę, żeby nie. A gdyby się okazało, że jednak zdradził elektorat z Tłuszcza, czego może się spodziewać? No to pewnie porażka. Nie wiem, co ja mam powiedzieć na ten temat.
Ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby nie zdradzić elektoratu z Tłuszcza i przede wszystkim obiecuję podwyżki nie tylko biednym ludziom, ale także i mundurowym podwyżki właśnie też. Nie wiem, może to teraz zabrzmi dziwnie. Mam wrażenie, że pan Radosław przed chwilą zauważył przejeżdżający radiowóz i ma nadzieję, że policjanci z Tłuszcza będą nas oglądać. Też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że zagłosują na mnie i że nie będą mnie wpisywać już w pociągu za jazdę z normalnym biletem, bo kupiłem sobie ostatnio normalny bilet, ale wpisali mnie za to, że na uldze jechałem, nie tej co trzeba. Powiedział pan o takiej ważnej rzeczy, że jest demokracja, że jednak to jest chyba kandydat, który ma kilka wad. Tak, on jest niepoważny, to mogę przyznać. Ale czy to nie jest tak, że chyba większość polityków jest niepoważna? Czasami tak. Niepoważny kandydat, Tłuszcz i zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej się prowadziło. No, zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądało później. I czy to się poprawi, o tak powiem. Dziękuję. A jak pan typuje, jeżeli chodzi o wynik tak zwanych poważnych partii, partii establishmentowych? Znaczy ja panu powiem, że nie interesuje się tym, o tak powiem. No, nie chcę. Oni sobie sami układają to. Mnie się tak wydaje. Aha. Dlaczego tutaj jest krzyż? Z tego co wiem, to parę lat temu był tutaj w tym miejscu tragiczny wypadek. Dziadek wiózł swoje dziecko samochodem i nie było chyba zapięte czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, trudno cokolwiek mi powiedzieć na ten temat, bo ja tylko na pogłoskach się opieram. I wypadło przez tylnią szybę te dziecko i na miejscu zginęło niestety. To był po prostu wielki szok. I ten krzyż tutaj na prawniku przypomina o tym wydarzeniu. Tak i zawsze rocznie w rocznicę mojej śmierci tego dziecka dziadek czy tam ojciec czy tam ktoś z rodziny przychodzi i zaświeca symboliczną świeczkę.